DIPAK CHOPRA Siedem duchowych praw sukcesu Praktyczny przewodnik, jak spełnić swoje marzenia Jesteś tym, czym głębokie twoje pragnienie. Jakie twoje pragnienie, taka twoja wola? Jaka twoja wola, taki czyn? Jaki czyn twój, taki los? U pani Szada, Wstęp. Książka ta nosi tytuł. Siedem duchowych praw sukcesu. Jednak można by ją również zatytułować Siedem duchowych praw życia, ponieważ mowa tu o tych samych zasadach, według których przyroda stwarza całą rzeczywistość materialną: wszystko, co widzimy, słyszymy, wąchamy, czego smakujemy i dotykamy. W mojej książce pod tytułem Tworzenie dostatku, świadomość bogactwa w polu wszystkich możliwości pokazałem, w jaki sposób uzyskać świadomość bogactwa opartą na prawdziwym zrozumieniu funkcjonowania przyrody. Siedem duchowych praw sukcesu podaje istotę tej nauki. Utrwalenie tej wiedzy w świadomości pozwoli Wam swobodnie i bez wysiłku tworzyć nieograniczone bogactwo. I osiągnąć powodzenie w każdym przedsięwzięciu. Sukces w życiu można zdefiniować jako trwałe odczuwanie coraz większego szczęścia i nieprzerwane osiąganie godnych celów. Sukces to zdolność spełniania pragnień z łatwością i bez trudu. Niemniej jednak odniesienie sukcesu, w tym stworzenie bogactwa. Zawsze uważane było za proces, który wymaga ciężkiej pracy i zarazem często odbywa się kosztem innych ludzi. Potrzeba nam bardziej duchowego podejścia do sukcesu i obfitości, która oznacza spływanie do nas wszelkiego dobra. Znając i stosując prawa duchowe, wchodzimy w harmonię z przyrodą i tworzymy beztrosko. Radośnie i z miłością. Sukces ma wiele aspektów. Bogactwo materialne to tylko jeden z jego elementów. Ponadto, sukces to podróż, a nie cel. Dostatek we wszystkich swych przejawach jest jednym z tych czynników, które sprawiają, że podróż staje się przyjemniejsza. Ale Sukces oznacza także zdrowie, energię i entuzjazm dla życia, udane związki międzyludzkie, wolność tworzenia, równowagę emocjonalną i psychiczną, zadowolenie oraz spokój umysłu. Jednak nawet doświadczywszy tych stanów, pozostaniemy niespełnieni jeśli nie będziemy pielęgnować ziaren boskości w naszym wnętrzu. W rzeczywistości jesteśmy boskością w przebraniu. Bogowie i boginie w zarodku, ukryci w nas, pragną się w pełni zmaterializować. Dlatego prawdziwy sukces jest doświadczaniem cudu. Jest to ujawnianie się boskości w nas. Jest to dostrzeganie boskości wszędzie, we wszystkim w oczach dziecka, w pięknie kwiatu, w locie ptaka. Kiedy będziemy przeżywać nasze życie jako cudowny wyraz boskości nie chwilami, lecz stale wtedy poznamy prawdziwe znaczenie sukcesu. Zanim zdefiniujemy siedem duchowych praw, Wyjaśnijmy pojęcie prawa. Prawo jest procesem, w którym to, co nieprzejawione, staje się przejawione. Obserwator obserwowanym, widzący widokiem, jest procesem, dzięki któremu marzyciel urzeczywistnia marzenie. Całe stworzenie, wszystko, co istnieje w świecie fizycznym, to nieprzejawione, manifestujące się w przejawieniu. Wszystko, co oglądamy, pochodzi z nieznanego. Nasze ciało fizyczne, wszechświat fizyczny wszystko bez wyjątku, co postrzegamy zmysłami, jest przemianą nieprzejawionego, nieznanego. I niewidocznego, w przejawione, znane i widoczne. Wszechświat fizyczny to nic innego jak jaźń zwinięta w sobie, doświadczająca siebie jako duch, umysł i materia fizyczna. Innymi słowy, wszelka twórczość to procesy, przez które jaźń albo boskość, Wyraża siebie. Świadomość w ruchu objawia się jako wszechświat w wiecznym tańcu życia. Źródłem wszelkiego stworzenia jest boskość albo duch. Proces stworzenia to boskość w ruchu albo umysł. A przedmiot tworzenia to fizyczny wszechświat, włącznie z ciałem fizycznym. Te trzy elementy rzeczywistości: duch, umysł i ciało czyli obserwator, proces obserwowania i obserwowany są zasadniczo tożsame. Wszystkie pochodzą z tego samego źródła z pola czystych możliwości. Które jest całkowicie nieprzejawione. Prawa fizyki wszechświata to w istocie cały ten proces boskości w ruchu, albo świadomości w ruchu. Rozumiejąc te prawa i stosując je w życiu, możemy stworzyć wszystko, o czym marzymy, bowiem te same prawa, którymi posługuje się przyroda, by stworzyć las, Galaktykę, gwiazdę, albo ludzkie ciało, mogą także spowodować spełnienie naszych najgłębszych pragnień i marzeń. Teraz przedstawmy siedem duchowych praw sukcesu i zastanówmy się, jak stopniowo, krok po kroku, wprowadzić je w życie.